malkehenu, avinu malkehenu, avinu malkehenu, chanenu vanenu, ki hen banu maasim. Hebrajski język, ten język proroków Jeszajahu, hadavar asher chaza Jeszajahu ben Amoc el Yehuda w Jerusalem, vayabachrit hayamim valchu amim rabim, to co ja czytałem, to była, tak się modliło. Jidysz nazywano mamelusz, język matki. Trzeba to zrozumieć, to jest głęboka sprawa, bo dom żydowski to jest dom matki. Religia żydowska idzie według matki. I najważniejsi satyrykoni języka żydowskiego pochodzili z Polski. Mieliśmy tutaj bardzo dobre teatry. A potem złodzie Dzigan i Schumacher. Taki mądry humor po żydowsku. Mieliśmy bardzo znanych poetów. Tak. Nazywam się Shevach Weiss, jestem dzieckiem Holokaustu. Sprawiedliwi wśród narodów świata uratowali mnie i moją całą rodzinę. Służyłem 3 lata jako ambasador Izraela w Polsce, 6 lat jako światowy przewodniczący Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie. Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się w Polsce w XI i XII wieku. Uciekali oni przed pogromami, do których dochodziło w Europie Zachodniej, między innymi w czasie wypraw krzyżowych. Władcy polscy chętnie przyjmowali na swoje tereny uciekinierów i nadawali im przywileje. W 1334 roku król Kazimierz Wielki nadał Żydom prawo swobodnego handlu i przemieszczania się, a także zagwarantował im ochronę ze strony państwa. Rok później ten sam władca tuż za murami stołecznego Krakowa założył miasto Kazimierz, które do II wojny światowej stanowiło jeden z głównych żydowskich ośrodków handlu i kultury. Rozwinęło się także szkolnictwo żydowskie, a w Krakowie założono pierwszą żydowską drukarnię. Z czasem szkoły talmudyczne w Polsce stały się słynne na całą Europę. W 1580 roku utworzono Sejm Czterech Ziem, centralny samorząd Żydów zamieszkałych w Rzeczypospolitej, instytucję, jakiej nie spotkamy w innych krajach. Wielowiekową wspólnotę losu Żydów i Rzeczypospolitej potwierdzili ci Polacy, którzy w czasie II wojny światowej narażali życie swoje i swoich rodzin, by ratować prześladowanych współobywateli przed nazistowską zagładą. Nie dziwi więc fakt, że wśród wszystkich wyróżnionych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata najliczniejszą grupę stanowią właśnie Polacy.